No, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rafi. A to jest już taki pierwszy odcinek, w którym pokażę wam przebieg prac nad góralami V22 do Farminga 15. Cielak, dzisiaj wam chcę tak pokazać mniej więcej co już zrobiłem, jak mi tam idzie i takie tam. Więc może po pierwsze zaczniemy od tego, że tadan, otwierają się nam już, znaczy mi się otwiera jak na razie, bo nikt jeszcze tej mapy nie ma, ale już otwierają mi się wszystkie tam wrota. Odpalmy na ściągnik i ją może przejadę i wam pokażę co nieco. Dobrze, gospodarka, no na razie bez zmian. Jakichś tam rewolucji nie przewiduję na tą, na te wydanie. O, no momento. Dobra, zanim zacznę jeszcze zmieniać, pokażę wam po jedną rzecz, którą już zrobiłem. Specjalnie sobie przygotowałem tutaj już sprzęt. Już odpalony nawet. Dobra. Mianowicie dodałem jakieś odsieczki już do mapy dla rzepaku, zbóż i kukurydzy. Wszystko działa jak należy, bez żadnych tam zastrzeżeń. Jak widzicie, elegancko. Teraz ja na przykład zmienię na słomę z powrotem na siekę. Wszystko działa bez zarzutów. Także kolejna rzecz, która mi się już tutaj z powodzeniem udało dodać. Tak, bo tam siekę zasłonę. Bierzemy to na sprzęt, idziemy dalej. Co my tutaj mamy przed nami? Zarąbisty las, którym się tak przejedziemy wpierw z perspektywy pierwszej osoby. Nie łudźcie się, na razie nic nie będzie jechać, bo niestety ruchy liczne będą się robić całe od nowa, bo się niestety pozmieniało co do ruchu licznego. A co tutaj przed nami? Może się skupmy. Zrobiłem już las typowo taki forest. No i widzicie, nie jestem taki mały wcale. Mam nadzieję, że zrobi trochę na was wrażenie. Na razie tylko tak przejadę, za chwilę wam pokażę to dokładniej. Zaznaczam, że każde drzewo na mojej mapie już teraz będzie szło ściąć. I możecie nam mówić, Jezu, no porąbało cię, teraz już w ogóle będzie nam myliło to. Jest około, no przeszło 1500 drzew. Ale wierzcie mi, że to specjalnie nie spowalnia rozgrywki. Te drzewa naprawdę są bardzo tam zoptymalizowane i specjalnie nie mulą. Tak, zobaczcie, jak wygląda tak z góry. No, dość spory las. Jeszcze mam, może nie na teraz, ale przecież mam jeszcze kolejne pomysły, jak to dopieścić. No, zobaczcie, jest typowo las sosnowy, pomieszany mniej więcej tam gdzie indziej ze świerkami, żeby tutaj trochę zagęścić. Troszkę runa leśnego i tym podobne. Przejdźmy się dalej. Zaznaczam, że każde się gałązki tutaj od Gracjana. Ja jeszcze pomyślę, jak to bardziej tutaj urozmaicić. Jakieś tam bagienko, skaliste i te sprawy. Linie energetyczne wyszane przez las, bo wycinane drzewa obok. No, mi się generalnie podoba, nie wiem jak wam się to spodoba. Także już możecie przewinąć kawałek w dół i zacząć komentować, pomyśleć co wam jeszcze by tutaj się zdało poprawić. I tutaj już z mojej strony taka uwaga do was. To jest teraz jedyne niepowtarzalne miejsce, w którym możecie kurczę wykrzyczeć co wam nie pasuje, co jest do poprawy, co się podoba. A ja postaram się wszystkie te wasze propozycje rozważyć i ewentualnie wdrożyć albo nie. Też kolejna sprawa. Wiem, że wielu z was narzeka na te, na przykład tutaj to pole, no pracownik po tym nie jeździ. Nie mogę zabić urok tych pól i je zrobić bardziej na prostokąt. Ale nie wiem, to będzie trochę takie przerabianie na siłę. Tylko po to, żeby jeździł potem pracownik. Jak równie dobrze możecie sobie na przykład
O, i teraz jest taki charakterystyczny spadek FPS. Jak widzicie, pociąg w tym miejscu jedzie i mi to strasznie zamula przez chwilę rozgrywkę. Jeszcze do tego nie doszedłem, o co chodzi. Nie patrzcie na ten bajzel. To jest niestety... Wszystkie maszyny oryginalnie tak jak są. Po co narzekać na pracownika, jak możecie sobie ściągnąć auto pilota, który jeździ w koło i zobaczcie, nie? Praktycznie bez zarzutów będzie wam jeździł. Także myślę, że pola te niekształtne i krzyczenie, że to jest jakieś tam niewygodne, to jest tylko dla tych, co są leniami, nie potrafią sobie coś lepszego znaleźć. No sorry, ale taka prawda, bo każdy, kto przegląda trochę Ford, no widzi, że są takie rzeczy, które ułatwiają grę nawet na takich polach kwikaśnych jak te. Dobra, no tyle z mojej strony, dzięki za obejrzenie. Napiszcie swoje tam opinie, co mi się nie podoba, tylko konstruktywnie, żeby nie było, że to jest jakieś, napiszecie gówno, nie wydawaj tego, bo takich cebulaków nie popieram. Styknie, ja lecę robić dalej mapkę, trzymajcie za mnie kciuki i się zwijam. Dzięki za obejrzenie i na razie. Cześć.